Uwaga, przygotowuję się. Jest dzień wcześniej i nastawiam budzik na 6. I może jakieś 2 dodatkowe, chociaż to mi się raczej nie przytrafi. Widzimy się rano. Trzymajcie kciuki. Dzień dobry, jest godzina 10. Jak mogliście się zorientować, wstałam dzisiaj o godzinie 6, ponieważ ten tydzień to jest wyzwanie. Od poniedziałku do piątku wstaję o 6 rano i biorę się do roboty. Chcę zobaczyć, jak się czuję, jak dużo mogę zrobić i też po prostu poobserwować trochę ten nowy tryb. Ostatnio miałam fatalny tryb godzinowy. Chodziłam spać o jakieś 1:00, budziłam się o 9:30 i totalnie miałam rozwalone po prostu posiłki i też zasypianie i czułam się jakoś tak bez sensu. Więc dzisiaj mały update jest taki, że wstałam prawie bez problemu, czułam się super na początku, bo już w ogóle wstało słońce, jak się obudziłam. Natomiast o jakieś 8:30 myślałam, że zasnę. Teraz czuję się trochę lepiej. Wypiłam sporo kawy od rana. W ogóle jestem jakaś taka... W każdym razie idę na 11 do szkoły i odezwę się za chwilę. Powrócił też outfitowy leniwiec i słuchajcie, jestem z powrotem w moim poprzednio popularnym stroju, czyli najluźniejsze, najwygodniejsze ubrania. Pierwszy dowód na to, że mam więcej czasu, pomalowałam paznokcie. I to jest lakier Orly Breathable, zaraz wam go może pokażę, bo jest super, jest wegański i jest całkiem naturalny. To jest to cudo. I dostałam je od Moniki z Beautyker Studio, więc jak Monika oglądasz, to dziękuję. Nie pokazałam wam śniadania, bo miałam zajętą kartę, ale mój obiad to przygotowany w weekend gulasz z batatami i cieciorką z brązowym ryżem. Wy się zastanawiacie, czemu YouTube pokazuje wam reklamy KFC przy moich filmach, a ja się zastanawiam, czemu YouTube poleca mi do obejrzenia mój własny film. Kochani, miałam dzisiaj wspaniały dzień. Spontanicznie poszłam się spotkać z Anią i z Justyną, którą możecie kojarzyć jako Owsianą. Z moich też wspomnień na filmach, ale też z podcastu, z Instagrama. Spędziłyśmy cudowny dzień. Byłyśmy na kawie w 127, byłyśmy na burgerze, a potem byłyśmy na zajęciach baczaty. Także jestem naprawdę zmęczona, może dopiero 9, no bo jednak ta 6 rano daje powalić. Ale idę powoli spać, tak żeby jutro być znowu w pełni sił, ale po prostu dzień wspaniały, tyle inspiracji, tyle energii. Yay! Boże drogi. Dzień drugi. Moja nowa tradycja poranna to pisanie intuicyjne, więc biorę długopis i zapisuję cokolwiek. Wybaczcie mój głos. Już zaobserwowałam, że moje takie pierwsze wstanie to jest do 6:30. Taka pierwsza poranna rutyna, boże, ale jestem tak zaspana, nie mam głosu w ogóle. I zanim zrobię drugą połowę mojej porannej rutyny, to jest 7 i siadam z kawką. Gdyby ktoś wątpił w to, że to co jemy ma wpływ na naszą cerę, chciałabym poświęcić chwilę, żeby powiedzieć, że mam tutaj wszędzie niedoskonałości. Przez ostatnie 2 tygodnie jadłam w knajpie co drugi dzień. Praktycznie same takie junk foodowe, smażone rzeczy, dużo burgerów, bułek, sosów i tak dalej. Oczywiście było pysznie i to była wspaniała decyzja, ale można łatwo zaobserwować wpływ na naszą skórę. Także właśnie sobie zrobiłam, już wypiłam taki napój z, słuchajcie, takiej mieszanki spirulina, chlorella, jakieś w ogóle... wheatgrass, jakieś różne takie superfoodsy z octem jabłkowym i z wodą i robię detoks, bo po prostu nie mogę patrzeć. A tutaj proszę resztka tej zielonej ochytki. W sumie nie jest takie złe, jak wiecie, ja jestem mało wybredna. Kto o 6 wstaje, temu głód popalić daje, więc to jest największa sałatka na ziemi. Jarmużowa z... Słuchajcie, z marchewką świeżą, z orzechami włoskimi, z awokado, z pomidorem, z dressingiem na bazie hummusu z soczewicy, do tego brązowy ryż, przyprawy, trochę rodzynek i jest bosko. Prawie cały dzień spędziłam przy tym biurku, pracując nad czymś ekscytującym.
O czym dowiecie się już za kilka tygodni, o ile się nie mylę, teraz kiedy to oglądacie. W każdym razie nie ruszyłam się stąd, zjadłam pół ciasta i idę na kolację, a tak naprawdę nie jestem szczególnie głodna. Ale jestem mega podjarana, bo spotykam się z moją znajomą Patrycją i idziemy do mega knajpy, w której nie byłam, w okolicy, w której rzadko jestem, która ma takie menu, że po prostu nie mogę się doczekać. Także dzisiaj taki naturalny make-up, moja cara, jak wiecie, trochę szwankuje, postanowiłam nie malować sobie rzęs. Także ja się zbieram, idę tam pieszo, więc wychodzę grubo ponad godzinę wcześniej, bo muszę się po prostu poruszać. Do tej knajpy z mojego domu było około 2 godziny, ale nie sprawdziłam tego, więc w połowie drogi musiałam wziąć autobus. A już jestem po wyjściu, patrzcie. Jak pięknie, harmonio. Krok pierwszy, pisanie intuicyjne. Krok drugi to był 5-minute journal. Poszłam do łazienki. I kolejny krok to medytacja. Jest 7, a ja nadal ziewam. Chyba się przekonuję do tego zielonego cuda. Proszę bardzo. Ja cię oprowadzę po Zero Waste'owy sklep. No. Edynburgu, jesteś piękny. A teraz idę. Wracam do domu, słucham podcastu. Miasto jest cudowne. Przeszłam dzisiaj 10 km. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Zobaczcie. Dzisiaj jest wspaniały dzień, bo właśnie przyszła do mnie pani, która zapytała, czy potrzebuje biletu dziennego, bo ona jedzie pociągiem i już nie będzie go używać. Więc dostałam darmowy bilet dzienny, dzięki temu wracam do domu za darmo. Karma, moi drodzy, karma. Mówiłam, że ostatnio jadłam dużo burgerów, przetworzonych rzeczy, więc na kolację zjem sobie ciasto z lodem, ale na szczęście jest pomarańcza. Dzień dobry, pozdrawiam. Na wszelki wypadek. Nie jest to jakieś mega fotogeniczne, bo trochę się ubrudziłam, ale to jest śniadanie życia. Słuchajcie, to jest pudding jaglany z granolą, z pieczonym bananem, z masłem orzechowym, siemieniem i owocami leśnymi na ciepło. Dzień dobry. Mam chwilę, to się wypowiem na temat mojej cery w kontekście tego, co mówiłam w zeszłym tygodniu. Nie zabierając wam czasu, tak jak mówiłam, moja cera nagle zrobiła się fatalna. Nie wiem, jak to działa, ale... życie jest przewrotne. Natomiast mówiłam o tym, jeżeli nie widzieliście, że nie jestem w stanie wam powiedzieć, co poprawi waszą cerę lub co poprawiło moją cerę, bo jest to złożenie wielu czynników. I teraz ja oczywiście zauważam, że moja cera się pogorszyła i przyszły mi do głowy cztery rzeczy, cztery różne rzeczy z różnych kategorii, które zmieniłam w ostatnim czasie lub tak, które zmieniłam w ostatnim czasie, które mogły na to wpłynąć. Pierwsza rzecz jest taka, że skończyły mi się suplementy. Suplementowałam B12, D3, K2,
K2. Przestałam suplementować się jakieś 2 tygodnie temu, bo mi się skończyły i po prostu w Polsce sobie kupię te nowe, bo mi bardzo one pasują. To jest pierwsza zmiana, która mogła na to wpłynąć. Druga zmiana, przestałam stosować krem z Frigga, bo mi się skończył i zaczęłam używać serum. Ten krem to jest naprawdę bardzo dobrej jakości krem. Nie sądziłam, że on jakoś specjalnie tę cerę tutaj odnawia, natomiast to jest druga zmiana, która mogła na to wpłynąć. Trzecia rzecz jest taka, że przez 2 miesiące jadłam prawie codziennie buraki, pyszne buraki, ale jako, że kupowałam je paczkowane w plastiku, to w ostatnim od 2 tygodni znowu ich nie jem. Czyli to jest trzeci czynnik, który mógł na to wpłynąć. I ostatnia rzecz, w ostatnich 3 tygodniach, przynajmniej 2 razy w tygodniu jadłam na mieście i nie sałatkowe michy, tylko różne smażone, tłuste, street foodowo, sejtanowo, glutenowo, cukrowo, słone rzeczy. Także są takie 4 czynniki, które mogły potencjalnie wpłynąć na to, że moja cera w tym momencie mówi mi: Karolina, ogarnij się. Jest koszmar, w sensie to jest po prostu jeden pryszcz, ale tutaj po prostu stworzyła się jakaś rodzina. Okropność, nie chcę wam tego pokazywać, ale chcę wam powiedzieć właśnie, że cera to jest coś tak nieprzewidywalnego, tak przewrotnego i tak nieoczywistego i niepowiązanego z jedną konkretną rzeczą, że ja teraz będę musiała krok po kroku sobie wracać do tych starych rzeczy i rozkminiać, jak naprawić moją cerę, tak rzeczywiście będziecie o tym informowani. Ja oczywiście się wstałam o 6, zrobiłam wszystko, co miałam do zrobienia już na cały dzień w tym momencie, więc postanowiłam, że dokończę dzisiaj książkę, natomiast na 12 idę do szkoły na lunch, który biorę z domu. Mam zajęcia, potem planuję przejść się do centrum, zrobić zakupy w sklepie Zero Waste i na 5, jak zawsze w czwartek, mam jogę i chillowy wieczór, bo mówię, tak jak wstaję tak mega wcześnie, to nie mam ochoty na żadne szaleństwa wieczorne. Także taki jest plan. Miałam zjeść lunch z kolegą w szkole, ale plany się zmieniły, więc mam tutaj sałatkę jarmużową z bardzo fajnym sosem. Do tego mam awokado, oliwki, orzechy, rukolę i batata. Good, good, good. Jaki piękny kąt. No cóż, idę na zakupy spożywcze do sklepu Zero Waste i na jogę. Nie jest to zupełnie zero waste'owe, słuchajcie, ale skusiłam się na Energy Bowl'a Deliciously Ella. Nie jestem w ogóle fanką takich daktylowych batonów, ale stwierdziłam, że muszę go spróbować. Kokosowo-owsiany. Dzień dobry. Umrze z pani Milion. Zrobiłyśmy spaghetti bolognese z cudownym wegańskim mięsem mielonym, także zaraz dowiemy się, czy smakowało, ale wygląda całkiem ekstra. Hej kochani, jest piątek, godzina prawie 17. Ja właśnie planuję się zdrzemnąć. Byłam w szkole, była u mnie moja przyjaciółka, gotowałyśmy bolognese, wyszło boskie, naprawdę boskie. Natomiast ja jestem po prostu padnięta, już tyle godzin na nogach. Także będę sobie chillować, może wieczorem wyjdę na imprezę. Także dzień bardzo przyjacielsko, nie vlogowy. Jeżeli zastanawiacie się, jak będę prezentować się we wszystkich domowych nagraniach, to mam na sobie właśnie mój nowy mundurek od marki Atni z napisem Bloom. Jest różowy, wygodny, wspaniały, polski, etyczny. Podziękuję wam. Słuchajcie, jest dopiero 5, ale ja zgłodniałam, więc dorobiłam sobie moje bolognese, tylko że ze szpinakiem i z oliwkami. I całość zjem z ryżem. Jest to długoziarnisty ryż ugotowany z trzonem brokuła. Zero waste'owo, a na górze płatki drożdżowe. Spacerek! Dzień dobry kochani, wstałam dzisiaj sama z siebie o 7, jest sobota. Może wam już o tym mówiłam, jak byłam zaspana. W każdym razie moje włosy są szalone, zrobiłam się nanko. Gadałam z Julką, wracam właśnie z zakupów, tym razem nie biegłam. Tylko chciałam się przejść, żeby dłużej móc się delektować tą piękną pogodą. Jest cudnie i zaraz lecę, spieszę się na live'a z wami.
Witajcie, słuchajcie. Minęło trochę czasu, zrobiłam super live'a, właśnie kończę robić obiad, będę go fotografowała i jadła. Potem postaram się trochę pouczyć i możliwe, że wieczorem się jakoś bardziej rozerwę. Trochę się zepsuła pogoda, więc już nie czuję takiej presji, żeby zaraz iść siedzieć w parku, także trochę się niestety muszę oddać nauce. No, ale humor dopisuje. Kochani, tak wygląda mój obiad. Na przepis musicie jeszcze chwilę poczekać, ale obiecuję, że bardzo, bardzo niedługo się podzielę. Testowałam kolejny przepis i przygotowałam cookie dough z ciecierzycy, czyli jakby masę ciasteczkową. Ale piękny, piękny, piękny wieczór! Karolina Smen zmieniła się w Karolinę Imprezowiczkę. Wyszykowałam się, jest godzina 9:10 i ja idę na spotkanie ze znajomymi, miałam iść spać, ale cały mój los się właśnie odwrócił, także odezwę się później. Pokażę wam tylko moją sukienkę, którą kupiłam w charity shopie w Londynie i jest po prostu cudna. Dzień dobry, wyobraźcie sobie, że to jest owsianka ugotowana w garnku, a nie z mikrofali, także postęp. Mamy siemię, masło migdałowe, orzechy, banana, owocki i trochę musu kokosowego. Dzień dobry, z tej strony niedziela, wczoraj było ekstra, wróciłam o 1:00, położyłam się o 2:00, wstałam o 9:30, zrobiłam się danko, jak widzieliście, i lecę do muzeum z Anią, potem idziemy na lunch i miałam iść na jogę wieczorną, ale została odwołana, więc wrócę sobie do domu i tak jest plan na niedzielę. Nie ma tutaj najlepszego światła, ale outfit na dziś wygląda w ten sposób. Mam sweter, pod spodem koszulę, dosyć casualowo i bez make-upu. Kochani, jest przepięknie, wracam właśnie ze spotkania z Anią, zatrzymałam się, bo tutaj wchodzi dużo słońca. Jest zimno, ale szłam tak szybko, że się rozgrzałam i będę szła wzdłuż kanału. Moi kochani, wróciłam do domu, mamy przepiękny wieczór i chciałam zrobić takie mini podsumowanie tygodnia. Coś czuję, że ten vlog jest dosyć krótki, ale chciałam powiedzieć, że to, że wstawałam o 6 rano, było jednym z najlepszych pomysłów, na jakie wpadłam. Może minimalnie ekstremalny, troszeczkę za wcześnie, ale plus jest taki, że już pięknym było, był już piękny wschód słońca, kiedy wstawałam, więc nie było ciemno. Na pewno uświadomiłam sobie, jak dużo jest godzin w ciągu dnia. Byłam o wiele bardziej produktywna. Udawało mi się zrobić dużo od rana i potem czułam się świetnie wieczorami, kiedy mogłam sobie na spokojnie odpocząć, bo wiedziałam, że już dużo udało mi się zrobić, także to dobrze działa na psychikę. I wyregulował mi się też zegar biologiczny, bo sobie na chillu chodziłam spać o tej 10:00, na początku to było ciężkie, więc jakoś tak koło 11:00, ale byłam autentycznie zmęczona i rzeczywiście poświęcałam wieczory na odpoczynek i potem się wysypiałam, także polecam wam naprawdę wstawać wcześniej, aczkolwiek to nie jest dla każdego. Ja wiem, że dla mnie to jest bardzo dobra strategia i tak czuję się najlepiej, mam najwięcej energii, aczkolwiek codziennie miałam takie zjazdy i leżałam sobie w łóżku jako taka siesta, bo rzeczywiście było mi ciężko wytrzymać cały dzień. No, wczoraj sama z siebie budziłam się o 7:00, no a dzisiaj pospałam dłużej, bo wczoraj dopiero o 2:00 wróciłam. Także dzisiaj byliśmy w muzeach, była wystawa Andy'ego Warhola, także było fajnie. Potem lunch w Cairngorm Coffee, bardzo dobre będą bułkę, mają tam przepyszny, przepyszny chleb. Ale oczywiście przyszłam do domu i pierwsze co robię sobie kolację, także myślę wam, że jeszcze wam te kolacje pokażę. Także mam nadzieję, że ten film w ogóle podobał się wam, może was jakoś zachęcił do spróbowania wstawania wcześniej, bo naprawdę jest to bardzo fajna obserwacja. Moje włosy szaleją. W każdym razie też może wam to trochę pokazało moją taką poranną rutynę, co robię o poranku i jak to mniej więcej u mnie wygląda, bo myślę, że było podobnie każdego dnia. Także mam nadzieję, że ten film był trochę bardziej pozytywny niż poprzednio. Mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach miałam co tydzień jakiś kryzys w filmie, a to nie jest tak, że ja mam wiecznie jakiś kryzys, tylko po prostu czasami jest jakiś gorszy dzień, ale ogólnie mam zazwyczaj świetny humor, moi kochani. I pamiętajcie, że kiedy czujecie się średnio, warto wyjść do ludzi i ja wczoraj, słuchajcie, o godzinie 9:00 postanowiłam wyjść, o 10:00 byłam już na mieście i spędziłam super randko czas. No, niedziela się kończy, czeka nas kolejny tydzień, jeszcze nie wiem, jaki będzie motyw przewodni, słuchajcie.
No nic, dowiemy się za tydzień. Także Wam dziękuję za oglądanie i pokażę Wam może jeszcze obiadek, więc jeszcze nie do zobaczenia. Ostatni klip jedzenia, czyli wielka micha sałaty z awo i pomidorkiem, z pysznym dressingiem z oliwą truflową, hummus z przesiem pomidorowym jako dip, troszeczkę frytek, trochę burgerów, czyli resztki. Pycha. Do zobaczenia za tydzień. Pa!